Święty Jakub prowadzi nas dalej i mówi, skąd to widać, że Jezus Chrystus w naszym życiu jest chwalebny? Skąd to widać? Jak to, w jaki sposób to się pokazuje, że Jezus Chrystus ma takie znaczenie w naszym życiu? No i odpowiedź jest bardzo mocna, bo odpowiedź jest taka, że potrafimy zobaczyć Jego godność w każdym człowieku, a już najbardziej w człowieku ubogim. Czytam ten tekst od 3 dni, myśląc, co powiedzieć u świętego Antoniego, i jak czytam, że przyszedł na to zgromadzenie człowiek w złotym pierścieniu, to ja mam. I boję się, że jestem jedyny. I mam miejsce zaszczytne. I wszyscy się kłaniają. To nie jest trudne kłaniać się kardynałowi. To może nawet wypada. Ale nie po tym się poznaje stosunek do Jezusa Chrystusa, jak się traktuje kardynałów. Stosunek do Jezusa Chrystusa poznaje się po tym, jak się traktuje ubogich, jak się traktuje potrzebujących. Macie jubileusz, na jubileusz dostajecie takie słowo. Kto jest ważny dla Boga? Mam nadzieję, że słuchaliście psalmu. Dla Boga ważni są głodni, których karmi. Dla Boga ważni są uwięzieni. Są ważni ociemniali. Są ważni poniżeni. Są ważni przybysze. Sieroty i wdowy. Sieroty i wdowy. W tym gronie, które jest, składa się na wspólnotę z psalmu responsoryjnego, w tym gronie macie znajomych? Nie? Macie znajomych w tym gronie? Przyprowadzacie ich do Jezusa?